powiedział Wojciech Cejowski w programie Dziś Wieczorem. Program ten prowadzony przez prezenterów Wiadomości ma pogłębić najważniejsze tematy danego wydania Wiadomości. Co prawda najważniejszym tematem była katastrofa w kopalni w Turcji, ale widocznie tego tematu nie uznano za warte pogłębienia. Za to postanowiono pogłębić temat Unii Europejskiej. Jako eksperta zaproszono Wojciecha Cejowskiego, który o Unii Europejskiej wie tyle, że zabroniła handlować pędzoną kiełbasą. Tylko że nie. Według danych Ministerstwa Rolnictwa w ubiegłym roku przeprowadzono łącznie 530 urzędowych właścicielskich kontroli wędzajni. Wśród nich jedynie 7 wykazało niezgodność z nowymi przepisami. 7. Tak bardzo Unia zabroniła. Zła Unia. Spalić. Oczywiście nie oczekuję od prowadzącego Piotra Kraśki, że będzie wiedział, czy w Polsce wolno, czy nie wolno kiełbasą wędzoną handlować. To skomplikowane tematy, nie wszyscy muszą się na nich znać. Ale ponieważ prezenter nie musi znać się na wszystkim, dlatego też przeważnie do takich programów zaprasza się jakiegoś eksperta. W momencie, kiedy ani ekspert, ani prezenter nie mają pojęcia, o czym mówią, zaczyna robić się zabawnie. Pewnie dlatego program wrzucony na YouTube'a pod tytułem Wojciech Cejowski konkretnie masakruje Unię Europejską ma tyle pozytywnych ocen. W końcu nie codziennie zdarza się oglądać dwóch koleś tak bardzo odklejonych od rzeczywistości, że wierzą, że nie wolno w Polsce wędzoną kiełbasą handlować. Oraz dziurawce. Bo dziurawce Unia też zakazała. Śmierci się kupować dziurawiec, bo Unia zakazała. Tylko że nie. Naprawdę wystarczy pójść do sklepu, żeby się przekonać. Tylko co jeśli ludzie wcale nie oglądają tego filmu dla beki, ale naprawdę tak bardzo lubią Wojciecha Cejowskiego, że przestają zauważać kiełbasę wędzoną w Tesco. Oczywiście nie od dziś wiadomo, że Wojciech Cejowski kłamie. Kłamie często i w żywe oczy. Pamiętacie, jak mówił, że zrzeknie się polskiego obywatelstwa i zostanie mieszkańcem Ekwadoru? Bo mieszkańcy Ekwadoru nie muszą mieć wiz do USA. Tylko że muszą. Podobnie jak do Polski. Więc mam nadzieję, że jako mieszkaniec Ekwadoru dostał wizę do Polski i nie jest tutaj nielegalnym imigrantem. Że Wojciech Cejowski kłamie, najwyraźniej nie wiedzą w telewizji polskiej. Na pewno nie wie tego Piotr Kraśko, skoro pyta. Ale z powodu wędzenia warto puścić z dymem całą Unię Europejską? Dobre pytanie. Zastanówmy się. Puścić czy nie puścić? Może warto jakoś pogłębić ten temat, na przykład zaprosić jakiegoś strażaka? Kraśko oczywiście jednak nie zapyta Cejowskiego, dlaczego pan kłamie. Trochę dlatego, że się z Cejowskim zgadza, ale przede wszystkim nie wie, czy w Polsce wolno kiełbasą wędzoną handlować albo dziurawcem. Oczywiście nie musi tego wiedzieć, dlatego przeważnie w takich programach poza prezenterami jest też redakcja. Jeśli jest redakcja, to widocznie też nie wie, że Wojciech Cejowski kłamie, albo zaprasza go celowo, żeby kłamał i siał mowę nienawiści. Jest też trzecia możliwość, po prostu redakcja napychała się za dużo rytęci. Zakazanie tych momentów rytęciowych to kolejny powód, dla którego Wojciech Cejowski uważa, że Unia jest zła, głupia i faszystowska. Wolałby, żeby ktoś go przekonał, że te momenty rytęciowe są szkodliwe, zamiast ich zakazywać. Nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto jest w stanie Wojciecha Cejowskiego do czegokolwiek przekonać. Na pewno to nie są urzędnicy unijni, o których uważa, że należałoby ich spalić, bo są karierowiczami, a nie żadnymi ekspertami. Bo ekspertem od tych momentów rytęciowych to jest jego mama. Ekspertem od tych momentów to jest moja mama, która wsadzała ten moment w tyłek swoim dzieciom. Cejowski nie tylko kłamie, ale nie ma również podstawowej wiedzy o świecie, ani ochoty jej zdobywać. Nikt od wsadzenia tego tej momentu w tyłek przez 150 lat nie umarł. Nagle Unia stwierdziła, że on jest niebezpieczny, bo się złamać może. Ja bym nie chciał, żeby mi zakazywano w taki sposób, a Unia to robi permanentnie. Wolałbym, żeby ktoś mnie przekonał, że elektroniczny jest lepszy. Zacznijmy od tego, że nikt nie zabrania Wojciechowi Cejowskiemu wsadzać sobie tej momenty rytęciowy w tyłek. Chociaż nie produkuje się już tych momentów rytęciowych w Unii, to istnieje do nich szeroki dostęp. Cejowski może sobie taki ten moment kupić, wsadzić w tyłek i czekać aż pęknie i sprawdzić, czemu nie zaszkodzi. On jednak wolałby, żeby ktoś go przekonał. Zastanawiam się, jak sobie to wyobrażać. Powinna powstać jakaś specjalna komisja do przekonywania Wojciecha Cejowskiego? Osobiście wolałbym, żeby Wojciech Cejowski jednak zdobył podstawową wiedzę na temat rytęci. Skoro nie uważał w szkole, zawsze może wpisać sobie w Google. Tak, rytęć jest szkodliwa, tak, można umrzeć. Zdobycie tych podstawowych informacji chyba byłoby łatwiejsze niż stworzenie specjalnej komisji przekonywującej Wojciecha Cejowskiego. No ale widocznie za dużo wymagam od naszego dziennikarza, więc może jednak trzeba powołać specjalną komisję, która będzie mu zdradzała podstawowe informacje o świecie, że kiełbasa wędzona jest w Polsce legalna, dziurawcem można handlować, a te momenty rytęciowe są szkodliwe.
Zaproszenie do programu telewizyjnego notorycznego kłamcę można jeszcze zrozumieć. Oczywiście nie wszyscy redaktorzy muszą być specjalistami od wędzonej kiełbasy, termometrów tęciowych czy sytuacji w Ekwadorze. Jest jednak coś, co powinno wzbudzić podejrzliwość nawet najmniej wykształconych redaktorów. Jest to zwykłe chamstwo. Nazywanie osób nieheteroseksualnych społeczeńcami jest zwyczajnie obraźliwe. Zaproszenie do programu człowieka, którym wiadomo, że będzie obrażał osoby nieheteroseksualne, jest nie tylko głupie, ale również nie mieści się w misji telewizji publicznej. Przypominam, że w Polsce nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Więc jeśli chcemy dyskryminacji uniknąć, należałoby zaprosić kogoś do telewizji teraz, kto będzie obrażał osoby heteroseksualne. Polecam się. Chętnie nazwę zboczeńcem tego zboczeńca celowskiego, który tak bardzo chciałby wstawiać dzieciom termometry tęciowe w tyłek, że jest gotów nie tylko tęczę, ale całą Unię Europejską spalić. Co usy, panie Wojtku?